Teraz goście, dobrze, na prawej stronie zagranie w pole karne i tutaj Marcin Staniszewski musiał wykazać się refleksem. Teraz przy piłce podaje do Piotra Giela, ten do Kuby Lizakowskiego, teraz ładnie zagranie na jeden kontakt, tam dobrze wychodzi Lizakowski, Lizakowski w polu karnym, ale troszeczkę za dużo siły włożył w to uderzenie Kuba Lizakowski. Bytowi Zawistowski w pole karne, tam dobrze zawodnicy gości interweniują, widek sędziego Zawistowski na bramkę i mamy 1-0, kapitalna bramka Pawła Zawistowskiego, uderza perfekcyjnie na bramkę. Mówiłem, że nie ma Daniela Ferugi, ale jest Paweł Zawistowski. Piotr Giel teraz zagrywa do Deleu, tam jest Kacper Sezonienko, ależ to była okazja Kacpra Sezonienki. Bo jest to dobra okazja, Wojciech Zyska ustawiony w polu karnym. Zyska na bramkę, ale też dobra interwencja teraz Marcina Staniszewskiego, który uratował Bytowie. Krasa zagrywa na lewą stronę. Uderzenie na bramkę, ale Bawolik przeniósł futbolówkę nad poprzeczką, ale tutaj ładnie na jeden kontakt pograli za tej kartki. Tymczasem zagranie piłki w pole karne. Ale teraz było blisko, aby zawodnicy Olimpii, tam Kiełtyka uderzał w drugiej części spotkania. Pani Ewa Augustyn. Także 4 minuty dłużej pogramy w tej drugiej części spotkania, ale teraz Olimpio, ale tam niewiele brakowało, a mógł Oskar Bom dobrze tutaj znaleźć się w polu karnym. Trochę bronią się Czarne Wilki w ostatnich minutach tego spotkania. Teraz Kacper Sezonienko dobrze tutaj odebrał piłkę. Sezonienko ma trochę wolnego miejsca, oddaje do Piotra Giela. Piotr Giel jeszcze pod bramką, trochę zwolniła ta akcja, ale jeszcze uderza na bramkę Piotr Giel, ale poprzeczka Piotra Giela. No mogło to już zakończyć ten mecz. Szkoda, 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 ale teraz...